z dnia 3 lutego, skierowanym do pana Wojciecha Sumińskiego, ale wysłanym do niego w 3 egzemplarzach, bo również egzemplarz dla pani Ewy Kurek i pana Tomasza Budzińskiego, złożyłem wniosek o sprostowanie w podanych w mniejszym piśmie terminach i formach polegającej na kłamstwie informacji podanej w książce Powrót do Jedwabnego, w Czerezynie Władysław Bartoszewski mówi bardziej o kulturze niż rekompensatach. Dla niego temat żydowskich roszczeń jest tak odległy jak najdalsza galaktyka i wniosek o podanie w podanych w mniejszym piśmie terminach i formach. Z jakich przyczyn przewodniczący delegacji Rzeczpospolitej Polskiej na odbywające się dniach 26 do 30 czerwca 2009 roku w Pradze konferencji Holocaust Era Assets Conference Władysław Bartoszewski nie mógł wyrazić opinii o tzw. deklaracji terezińskiej, w tym zgłosić wobec niej sprzeciwu. Proszę Państwa, skąd te moje wnioski? Ponieważ autorzy książki winnymi tego wszystkiego, co może się zdarzyć z potężnymi, dramatycznymi dla Polski skutkami finansowymi, czynią, no przeczytałem, Władysława Bartoszewskiego, jego uczestnictwo w tej konferencji. Nie zwracając uwagi na to, że wina główna, zasadnicza, najważniejsza leży po stronie organizatorów. W uzasadnieniu do tych wniosków, które zacytowałem, podałem, ja skan tego pisma Państwu przedstawię, podałem rzeczywisty stan faktyczny. Program konferencji Holocaust Era Assets, ona trwała od 26 do 30 czerwca 2009 roku, a nie tak jak podano w książce, tylko 30 czerwca. Proszę Państwa, w materiałach, w tych materiałach można znaleźć Holocaust Era Assets i wystąpienia wszystkich uczestników. I o ile autorzy zarzucili Władysławowi Bartoszewskiemu, że dla niego temat, to co przeczytałem, jest roszczeń, jest jak najdalsza galaktyka. Władysław Bartoszewski mówi bardziej o kulturze niż rekompensatach. Dla niego temat żydowskich roszczeń jest tak odległy jak najdalsza galaktyka. To jest nieprawda, proszę Państwa. Wtedy, gdy jest mowa o ustawie reprywatyzacyjnej, o tym, co się w Polsce dzieje, to Władysław Bartoszewski mówi, to jest jego wystąpienie. Proszę, Władysław Bartoszewski w materiałach konferencyjnych, strona 220 materiałów konferencyjnych, ja to wielokrotnie podawałem, chcę podkreślić, że ustawa reprywatyzacyjna, nad którą proceduje państwo polskie, organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej, shall extend to all Polish citizens into nationalization, since in Poland we do not label people according to... My nie określamy, nie definiujemy, nie etykietujemy ludzi według rasy, religii. Co więcej, jako demokratyczne państwo oferujemy jednakowe traktowanie do wszystkich. Powiedział, kawa na ławę. Jakie prawo obowiązuje w Polsce? Kłamstwo, kłamstwo. Natomiast jeśli chodzi o ten zarzut, że Władysław Bartoszewski nie oprotestował, proszę Państwa, to jeszcze raz, o tym było w tym moim poprzednim PPP 200, czy zatem teraz tylko w szczegółach, na tych właśnie, w tych materiałach konferencyjnych, które są na tej stronie internetowej, jest, proszę Państwa, również i przebieg wszystkich dni konferencji, każdego z pięciu. I oto dochodzimy do ostatniego dnia, Tuesday, June 30, 2009. I to jest jeden, jedyny dzień, kiedy uczestnicy konferencji przyjeżdżają do Terezina na bardzo krótko. Mamy 9.30, concluding ceremony, czyli uroczystość kończąca, podsumowująca, Terezin Memorial i tutaj mamy Terezin Declaration. Proszę Państwa, godzina między 9.30 a 10.30. Na, nie wiem, wręczono im wtedy, nie wiem, czy każdy podchodził, dostawał indywidualnie, w każdym razie 60 minut. A to jest, proszę Państwa, ta deklaracja. Spójrzmy, ile ona ma stron. Kto i kiedy miał czas ogólnym rozgardiaszu, żeby się z nią zapoznać. 7 stron maczkiem. Mógł ktokolwiek wyrazić o niej opinię? Mógł ktokolwiek, w tym Władysław Bartoszewski, się sprzeciwić? Nie. Zatem, proszę Państwa, przypisywanie jedynej winy i nazywanie Władysława Bartoszewskiego żyrantem tego, co się stało w Terezinie, jest po prostu nieuczciwe. Co więcej, jest bardzo dla Polski niebezpieczne. W 5 rozdziale tej książki autorzy podają, że w jaki sposób, i oni to prezentują, rodzi się norma prawa międzynarodowego. Nie spotkałem się z taką wykładnią, jaką zaprezentowali autorzy, Polacy, w żadnym źródle nawet anglojęzycznym. Stąd my sami jakby poddajemy pomysł na to, jak ci, którzy przeciwko nam mogą rozegrać obecność Władysława Bartoszewskiego
w konferencji, której program przedstawiłem, przeciwko Polakom. Stąd moje to właśnie pismo. Poprosiłem, żeby Wojciech Sągliski, ponieważ on jest bohaterem, no bardzo częstym uczestnikiem programów, czy to w Realu 24, czy to w mediach narodowych, prowadzi również swój kanał, żeby zatem podczas, na początku każdego z najbliższych 30 spotkań z jego udziałem, transmitowanych, czy też nagrywanych, retransmitowanych w internecie, prezentował sprostowanie do kłamstwa i do no tego bezpodstawnie przedstawionego Bartoszewskiemu zarzutu, że nie sprzeciwił się, proszę Państwa, nie miał kiedy się sprzeciwić, co jest oczywiste. I przedstawiłem moje stanowisko, że zarzut przedstawiony i wspomniany przeze mnie Bartoszewskiemu jest bardzo, bardzo niebezpieczny dla Polski, bo może być wykorzystany przez przedstawicieli tych środowisk, które są wrogo wobec Polski, roszczeniowo wobec Polski usposobione. Jeśli pan Wojciech Sługiński jest poszukiwaczem prawdy, jest poszukiwaczem prawdy najprawdziwszej, to powinien się w interesie nas wszystkich, Polaków, którzy mogą być ofiarami interpretacji, jak ta przedstawiona w Powrocie do Jedwabnego, tego co się działo w Terezinie 30 czerwca 2009 roku, ofiarami w postaci no, tych, którzy będą musieli zapłacić. Ile? No to mamy, proszę Państwa, podane na tej stronie. Środowiska żydowskie domagają się od Polski 300 miliardów dolarów. Zatem, proszę Państwa, czekamy, obserwujcie Państwo uważnie wystąpienia redaktora Wojciecha Sumlińskiego, prawego poszukiwacza prawdy, czy też zastosuje się do moich próśb przedstawionych w tym piśmie i dokona sprostowań w formie, o którą, czy też o którego prosiłem i które ponad wszelką wątpliwość leżą w naszym, Polaków, narodu Polski, interesie. Dziękuję za uwagę.